dnia 15 września 1890 roku cała rodzina Scoia'tael została zaproszona do zamku w północno-zachodniej Anglii. Kiedy wszyscy już przybyli, nikt nie wiedział, co ich tak naprawdę będzie tam czekało. Po paru godzinach każdy otrzymał własną kwaterę. W ceremonii zostało parę godzin. W tym czasie każdy robił, co chciał, a ja udałem się do biblioteki i przeczytałem starą księgę zawierającą informacje na temat historii lokalnej tego zamku. Zainteresował mnie dział zatytułowany Konstruktor, w którym był opisany jego życiorys. Zainteresował mnie również to, że był cenionym i szanowanym naukowcem i prowadził wiele eksperymentów naukowych. Opisany tam też był dzień, w którym miał zaprezentować swoje wielkie odkrycia naukowe. Jednak coś poszło nie tak i od tego czasu słuch o nim zaginął. Po paru godzinach lektury przyjęcie się zaczęło i wtedy się zorientowałem, że się spóźniłem. Jednak miałem wielkie szczęście. Udałem się do głównego zamku, gdzie odbywał się owy bal. Jednak zdziwiło mnie to, że drzwi od sali balowej, gdzie odbywało się przyjęcie, były zamknięte. Pukałem do drzwi, jednak nikt mnie otworzył, ponieważ muzyka była zbyt głośna, żeby ktoś mnie usłyszał. W pewnej chwili zaczęło dziać się coś niepokojącego. Wszyscy zaczęli krzyczeć pomocy i zaczęli rąbać drzwi. Niestety nie mogłem im pomóc, ponieważ drzwi były zbyt szczelnie zamknięte. Jednak w pewnym momencie usłyszałem głosy i kroki dochodzące z klatki schodowej prowadzącej na dół. Kosowałem się do szafy stojącej nieopodal, z nadzieją, że nie usłyszą mnie. Siedząc w szafie, usłyszałem dźwięki, jakby ktoś taszczył ciała gdzieś, więc postanowiłem zostać w szafie tak długo, aż te dźwięki nie ucichną. Kiedy wszystko ucichło, postanowiłem wyjść z szafy i sprawdzić, co się stało. Kiedy wszedłem na salę balową, zobaczyłem otwory w dolnej części ściany. Uznałem, że tędy mógł ulatniać się gaz, który sparaliżował wszystkich na sali. Miałem szczęście, bo spostrzegłem osobę idącą korytarzem i szybko uciekłem z tego zamku, jednak ta osoba zaczęła mnie gonić. Udałem się do wieży, jednak uciekając, potrąciłem klapę, która się zamknęła i zostałem uwięziony w tej wieży. Na szczęście w wieży znajdowała się radiostacja, dzięki której porozmawiałem się z osobą o imieniu Witold. Udałem się z nim później do zamku wschodniego, gdzie opowiedziałem mu całą historię. Kiedy próbowaliśmy się dostać do zamku głównego, wejście było zamknięte. Postanowiliśmy udać się inną drogą. Przemierzając korytarz, w jednym pokoju znaleźliśmy mapę. Z mapy dowiedzieliśmy się, że przez podziemie można się dostać do kanałów, z których można przejść do głównego zamku. Więc udaliśmy się tam.